Doktor habilitowany nauk społecznych, autor ponad 200 opracowań dotyczących zbrodni banderowców. Wiktor Poliszczuk. Nacjonalizmów jest tyle, ile jest, co najmniej, ile jest socjalizmów. Był socjalizm utopijny, był socjalizm marksistowski, był socjalizm leninowski, ale był socjalizm narodowy Hitlera, był też socjalizm z ludzką twarzą Aleksandra Dobczaka. Także nie można mówić o ogólnie, że to jest nacjonalizm ukraiński. Nacjonalizm ukraiński nie funkcjonował do ukończenia pierwszej wojny światowej. A więc trzeba mówić o faszyzmie ukraińskim, a nie o nacjonalizmie ukraińskim, który on powstał w 1929 roku, organizacyjnie powstał, i na tym zjeździe organizacyjnym podjął uchwałę, zgodnie z którą doktryna Dmytra Donsowa, notabene pochodzenia rosyjskiego, doktryna Dmytra Donsowa, faszystowska doktryna, która wychodzi, że naród jest gatunkiem w przyrodzie, została przyjęta na uzbrojenie ideologiczne OUN w tej faszystowskiej organizacji. I do dzisiejszego dnia doktryna Donsowa, której nie chcą zrozumieć, nie wiem, czy nie chcą, czy nie są zdolni, raczej nie chcą zrozumieć polscy historycy z instytucji powołanych do badania stosunków polsko-ukraińskich, do dzisiejszego dnia jest aktualna. W przeszłości nie było walk polsko-ukraińskich. One są tylko tak nazywane. Po stronie polskiej występował na przykład Jarema Wiśniewiecki, którego syn Michał Korybut-Wiśniewiecki był królem polskim, a przecież Jaromir Wiśniewiecki był Rosjaninem, bo wtedy nie używało się nazwy Ukrainiec. A jakie wojsko on miał? On miał potężną armię, ten Jarem Wiśniewiecki. Ona się składała z kozaków rejestrowych, a więc z tych samych wschodnich, południowo-wschodnich Słowian, dzisiejszych Ukraińców. Dlatego ja powiadam, że utożsamianie przez stronę polską OUN, ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego z narodem ukraińskim jest nieporozumieniem. Przecież nieprzypadkowo do dnia dzisiejszego Międzynarodowa Federacja Weteranów II Wojny Światowej nie przyjęła UPA w swojej szeregu. Nieprzypadkowo do dzisiejszego dnia nie została uznana OUN UPA przez Parlament Ukrainy.